Szanowni Państwo, wizja Polski według PJJ, czyli przede wszystkim wsparcie i wspieranie polskiego przedsiębiorcy i polskiego produktu, tam gdzie kapitał przekracza przynajmniej 51%, dobrowolny z ust przez okres 3 lat, składka zdrowotna. Stała. 300 zł lub powyżej 500 tysięcy, obrotu 600 zł. Nie tak jest dzisiaj 3000. Podatek przychodowy ryczałtowy niezależnie od branży 3%. I podatek dochodowy liniowy 15%. Chcemy dojść docelowo do 12-13%. Wiemy doskonale, że tak niski podatek dochodowy liniowy spowoduje, że zlikwidujemy szarą strefę, a wpływy do budżetu będą jeszcze większe. Wiemy to chociażby na przykładzie akcyzy alkoholowej. Wspieranie polskich rolników, danie ich im pełnych swobód działania, tak jak to robią wszystkie państwa Unii Europejskiej. Więc nie dajcie sobie wmówić, że Unia Europejska nas blokuje. To jest kłamstwo, moi drodzy. Więc yy, chcemy postawić na polskie markety, na polski produkt. Jak, w jaki sposób? Prosty moi drodzy. Zobaczcie, rząd buduje markety poprzez spółkę Skarbu Państwa w każdym powiecie, w każdym mieście. Polski market, budynek. Wydzierżawia to spółce, w której znajduje się 15-20 rolników i przedsiębiorców. Każdy z nich ma swój dział: mięso, warzywa, owoce. W ten sposób, dzięki takiej spółce ala spółdzielni nowoczesnej, oni będą mogli funkcjonować i dostarczać do polskiego marketu polski produkt, polską żywność. Co jest najważniejsze? I zobaczcie, rolnik zadowolony, bo ma zamówienia, no i przedsiębiorca zadowolony, bo przede wszystkim produkuje nasz polski produkt, który jest. W którym się zaopatrują polskie markety. Więc to jest jeden z naszych głównych celów postawić na polskiego przedsiębiorcę, na polskiego rolnika, na polską żywność i na polski produkt. I przede wszystkim na polską myśl techniczną, czyli na wynalazczość. Wiemy, że najwięcej patentów wyszło z Polski. Jeżeli chodzi o energetykę, powrót do węgla, czyli dokładnie to samo, co robią wszystkie państwa Unii Europejskiej, które mają złoża węgla. Z roku na rok zwiększają swoje wydobycie. Światowe wydobycie węgla jest kilkukrotnie większe niż 30 lat temu, więc przez 30 lat po prostu Byliście jako Polacy okłamywani przez tych wszystkich ludzi, przez media, przez ekspertów. Więc my wracamy do węgla, tak jak to robią inne państwa, one nie wracają, tylko co roku zwiększają wydobycie pójdziemy w nowe technologie zgazowania węgla naziemnego i podziemnego. Geotermia, to co rok temu powiedział raportnik, mamy ogromne złoża wód termalnych, tylko na razie w ogóle z tego nie korzystamy, więc Polska jest jedna będzie stawiała na rozproszoną energetykę w Polsce. Będziemy budować mnóstwo ciepłowni termalnych, bo mamy najwięcej złóż termalnych w całym. W całej Europie, gdzie temperatura jest między, waha się, 60, 70, a 100 ileś stopni. Bezwzględna ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci, ochrona gotówki, wprowadzenie demokracji bezpośredniej, aby kiedy pojawiają się tak niebezpieczne ustawy, jak ustawa geologiczna, naród poprzez skuteczne obywatelskie weto i skuteczne referendum mógł wycofać taką właśnie ustawę. Będziemy stawiać na polskie rodziny, przede wszystkim na Polaków, a nie na cudzoziemców. Jeżeli kiedyś będziemy kraj. Mlekiem i miodem płynącą, to wtedy będziemy mogli też pomagać innym. Na razie nie, nie jesteśmy w stanie pomóc sobie, bo zadłużamy po Polskę, oni zadłużają Polskę na potęgę. Więc to są, moi drodzy, te najważniejsze założenia. Jeżeli chodzi o obronność, to co mówiłem z panem redaktorem, będziemy stawiać na polskie spółki zbrojeniowe, będziemy stawiać na nasz sprzęt wojskowy, na naszą amunicję. Wpisy do konstytucji, czyli gotówka musi być zagwarantowana. Złoża naturalne muszą być własnością narodu polskiego i wprowadzenie zapisów w konstytucji dotyczących demokracji bezpośredniej. Więc to są moje służba zdrowia, oczywiście likwidacja NFZ, wprowadzenie czegoś na wzór kas chorych, żeby wprowadzić znowu swego rodzaju konkurencyjność, żeby były mniejsze kolejki do specjalistów. wprowadzenie profilaktyki, czyli uświadamianie młodych rodzin, dzieci, młodzieży, jak należy się odżywiać, jak należy się suplementować, że witaminy są bardzo ważne, że dzisiaj tak naprawdę pomidory, które są produkowane, które rosną, nie rosną w ziemi, tylko na wełnie szklanej. Tak się dzieje na całym świecie, bo o tym już jest bardzo głośno. Są takie ciągi, słuchajcie, wełny szklanej, gdzie pomidory, ogórki, wszystko rośnie na wełnie szklanej, a nie, na, nie w ziemi. Więc wiemy, że tam już praktycznie potasu, witamin, minerałów nie ma. Dlatego my musimy uświadamiać ludzi, że musimy się suplementować dobrymi witaminami. Witamina D3K2MK7, która daje nam odporność, potężną odporność. Nie wiemy o nie badamy poziomu witaminy D3, co powoduje, że częściej chorujemy, a normy mamy zaniżone w Polsce. W Wielkiej Brytanii na poziom witaminy D3 te normy są o 100% wyższej w Niemczech niż w Polsce, więc to pokazuje, jak dbają o nasze zdrowie. To jest oczywiście działka Big Farmy, więc my będziemy stawiać na nasze leki, na nasze suplementy. My będziemy znowu wracać do substancji czynnej, która będzie produkowana w Polsce. To jest kolejna rzecz, której się pozbyliśmy i uzależniamy, się od Chin, jeżeli chodzi o substancję czynną. Więc to jest, moi drodzy, propolski program, który będzie stawiał też na osoby z dużą niepełnosprawnością. Tutaj te wszystkie dodatki będziemy podnosić o 100%. Koszt tego około 2 miliardów. Więc, jak ktoś mnie pyta, ile to będzie kosztowało 2 miliardy, skąd pieniądze, ja zawsze mówię, jeżeli na TVP byli w stanie i mieli środki, żeby 2,7 miliarda dać na TVP, no to my to przekażemy na osoby z niepełnosprawnością, żeby mogli, żebyśmy mogli wyrównać te, te, te szanse. Tych osób z dużą niepełnosprawnością. Więc propolski program, prorodzinny, będziemy wspierać wielodzietność. Wielodzietność w przyszłości musi stać się prestiżem. Będziemy stawiać na polskie złoża, bo to jest nasz skarb i nasze bogactwo, i dzięki temu w przyszłości, jak dzieci się będą rodziły, to tak jak w Norwegii będą już miały zagwarantowaną emeryturę dzięki temu naszemu bogactwu. Bardzo dziękuję.